Uchwały według druku nr 8 w sprawie ograniczenia tonażu samochodów ulica Przewóz referuje przewodniczący Komisji Praworządności. Nadkomisarz. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że na ostatniej Komisji Praworządności, analizując sprawę, doszliśmy do wniosku, że trzeba postawić znak. Wprowadzenie znaku ograniczającego tonaż powinno uspokoić nam ulicę i może rzeczywiście nie będzie nic więcej tam robić, bo Sztuntu Pastycki na pewno będzie chciał zabrać głos. Nie wyprzedzaj de facto, może będzie usatysfakcjonowany. W każdym razie na komisji jednogłośnie komisja wnioskuje o wprowadzenie znaku B18 zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3 tygodnie ulicy Przewóz na odcinku od ulicy Myśliwskiej do ulicy Żywika. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jedna. No ja tylko dodam, że uściśle. Bo była tam wizja lokalna, mieliśmy na wizji lokalnej przedstawiciel Instytutu. No i tam może będą jeszcze podjęte inne działania, natomiast to jest element, który, do którego wszyscy są zgodni. Ciężar samochody o większym tonażu powinny wyjeżdżać, które mogą wjeżdżać uczciowy tam od Was w ulicę Rzepika i dalej w Liczną, więc tutaj myślę, że zgodni, a mieszkańcy tam w pobliżu tego progu narzekali na to, że tam auta najeżdżają dużą prędkością na próg. A szczególnie nie hamują się w cudzysłowie samochody ciężarowe, więc a to jest... A co za autobusem? Proszę Państwa, chciałem przypomnieć, że nie jest to ruch zwalniający, tylko jest to taka wydłużona wysepka, ona się nazywa teraz tak mądrze wyspowy. W związku z powyższym to jest troszeczkę inny ruch. Tam była kwestia zamiast progu szykany, jest tylko pytanie, jakby to miało się w stosunku, bo tamta droga nie jest za szeroka i przed przejściem. Natomiast według mnie rozpędzające samochody za bardzo od Żywika nie ma jak się rozpędzić, to jest kwestia od ulicy jakby przewóz. Natomiast jest pozytywna opinia zarządu. Mogę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia 3,5 tony spokojnie tam niczemu nie przeszkadza. Wyciszamy ruch. Nie ma omijania Lipskiej, Saskiej, bo mogą jechać Kupcińskiego albo Saską z drogą dostosowaną tonażowo. Teraz tam praktycznie nie ma żadnych zakładów pracy, bo ostatni zakład pracy no jest na początku, ja nie wiem, tylko jak będzie byłby temat związany z dojazdem. Nie chodzi o blok. Na czas budowy będą musieli położyć, tylko tam na początku, proszę Państwa, tam gdzie są te, tam gdzie proszę Państwa jest i składy i tam gdzie jest Newman, po lewej stronie, gdzie kiedyś był Hydropol, ale myślę, że jakoś ten temat rozwiążemy i nie mamy uciekających samochodów, które nam skasają ciężarówki przez skrzyżowanie, a mamy dosyć mocno obciążone skrzyżowanie między Myśliwską, bo tam jest taki dodatkowy wlot praktycznie na skrzyżowanie. Wydaje się, że można wypróbować ten pod warunkiem, że zniknie nieopatrznie to. Żywik ma się zorientować. Może być jeszcze rozwiązanie, bo taka była idea. No i ograniczamy, że budostal 5, na pół, budostal 8, jak będzie wyjeżdżał od siebie, jeszcze tam ma jakiś sprzęt, że będzie wyjeżdżał na Żywika, nie będzie jechał przed. Kolega Jacek, proszę. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego tej komisji. Jakie jest ograniczenie towarzy teraz na ulicy Przewóz? Z tego co pamiętam, to chyba 7. Proszę? 7 ton. 7 ton jest. Proszę Państwa, tam była już propozycja obniżenia tego jeszcze za dyrektora testera i znak wyprowadzonych. Nawet znak prowadzonych. Nie. Właśnie znaki zostały. Zostały znaki poprawione. Znaki zostały poprawione. I jest 7 ton. Natomiast wtedy, jak było tam obniżenie tego, to odwoływali się łącznie, że z sądowym chyba sprawą, wyrażoną sprawą sądową, dlatego wycofano się z tych znaków. To samo też u ten Myśliwskiej. Tam była kwestia tego składu materiałów budowlanych, który jest pomiędzy ulicą Stożki a ulicą Szczygla. Oczywiście, my możemy taką uchwałę podjąć, bo to nie się ten, tylko
Tylko czy to jest nasz pomysł skonsultowany z kimś? Tak. To jest nasz pan Tadeusz twierdzi i pan Bolek jednomyślnie, że ja to był wniosek z tego zespołu. No ja to czemu Zikit nie... Przepraszam, to czemu Zikit tak naprawdę... Ale dodatki jest nie, ale nie chodzi o to. Czemu Zikit nie wprowadził tego... Znaczy wprowadzono to, potem się wycofano, a teraz znowu się da. To ja... Pan Bolek tutaj... Było pytanie do pana, pani Kuszko. Jeszcze tylko chciałem uzupełnić, ponieważ nie jestem takim rozsądnym specjalistą w tej dziedzinie. Na wszelki wypadek dzisiaj zadzwoniłem do Zygmuntu i rozmawiałem z inspektorem. Z panem Kusakiem. I w rozmowie stwierdził, że rzeczywiście na dzień dzisiejszy jest to racjonalne. Niemniej jednak prosił o jedną rzecz. Panie Spyski, tu ja będę miał do pana prośbę, ja panu pomogę. Bo pan jest znany z tamtego terenu podobno. Mówi, że dobrze byłoby jednak zrobić tę konferencję społeczną. Ale nie teraz, tylko jakby coś się działo. Ale proszę państwa, rada podejmuje głos w formie uchwały. Tak. Rozumiem, że tę sprawę mamy, byliście państwo na wizji. Tak, mieszkańcy na pewno nas z tego powodu na pewno nie... Nie, mieszkańcami konsultacji jest problem, to co mówił Jacek, to jest problem dojazdu do firmy, a nie kwestia mieszkańców. Ale na przykład panie Tadeusz, proszę bardzo. To akurat to mieszkańcom na pewno nie, to są mieszkańcy mieszka, natomiast co do konsultacji, to ustaliliśmy, że jak będziemy mieć proponowane rozwiązania możliwe do realizacji przez Zikit i oszacowane na przykład koszty, to wtedy możemy zrobić konsultację, powiedzieć mieszkańcom, że można zrobić to i będziemy się wiązało z tym i tym, bo na razie... Koszty to są dwa znaki drogowe, 130 kosztuje słupek i 70. No, ale tam co, mówiliśmy o różnych rzeczach, a nie ma co zrobić konsultacji, czyli ja to mogę mieszkańcom zapowiedzieć. Co do rozpytania, ja się obawiam, że niestety się można rozpędzić tylko drugie strony, które z przypadkiem ostatnio pani, która skasowała przystanek przy Szczecinie. Ale pani nie miała, ale pani, proszę państwa, to nie jest problem, panie Tadeuszu, to co pan teraz mówi, to nie jest problem masy samochodów, bo 3,5 tony, mówię, na pewno ten znak niczego nam nie zaszkodzi i on tam generalnie przeszkadza, tylko mówię. Mamy, bo teraz jeszcze oprócz tego składu przypomnę sobie, że tam jest jeszcze Marco Polo. Czyli ograniczenie możliwości działalności firmy, która zajmuje się wymianą szyb. Bo ja rozumiem, jeżeli ktoś stale jest na danej ulicy, ma możliwość wystąpienia do Zikidu o wjazdówkę czy upoważnienie. Tam parkują przy ulicy przewóz na początku, tam na rogu parkują samochody, jakieś śmieciarki, tam jest jeszcze jakaś firma śmieciarska. Owszem, ten, który tam jest, wystąpi o zgodę do Zikidu. A teraz klient, który będzie potrzebował, będzie chciał wymienić w tej firmie Marco Polo szybę na przykład, no mówię, a nie to generalnie nie przeszkadza. Marco Polo Ciro, tylko osoba prowadziła. Co? Ale są już z tyłu gotownie, proszę państwa, materiał pirotechniczny jest tam gotownie, Ela jest tu na mnie. Znaczy mówię, jeżeli Zikid, znaczy ja, dla mnie jest dziwne, że nagle Zikid mówi, że się da. Ale jak się da, to i to wprowadzą. Czy problem polega tylko na tym, że panowie z tej swojej zacnej wizji nie przynieśli jednej istotnej rzeczy? Dlatego, proszę państwa, protokołu. Powiem tak, można, jeżeli było to spotkanie, które zwołał Zikid na wniosek zarządcy drogi, jakim jest Zikid, z udziałem przedstawicieli dzielnicy, notabene mieszkańcy wtedy, bo tam problem pękającego domu. I proszę państwa, po tym spotkaniu Zikid nie pisze notatki, bo zawsze ja mi się nie spotkałem się, żeby jest się na wizję z Zikiciem w każdej drobnej, nie wiem, od drzewa, śmieci, kosza, zawsze piszą notatkę, bo to jest potwierdzenie, to jest jakieś ciało, które tam powstało, jest gotowe. I nie spisali notatki, tylko poprosili państwa radnych, żeby napisali do nich wniosek. Rozumiem, że tak się to skończyło. Tak? To jest rzecz co najmniej dziwna. Ja powiem tylko tyle, że po ostatnich zajściach z Zikidem stopień osobiście mój wzrósł do... Zresztą komisja zna sprawę ulicy Brodzińskiego, to może tutaj kolega Tomasz powiedział, kiedy podjęliśmy uchwałę, jest wniosek mieszkańców o anulowanie tej uchwały. W ogóle Zikid nie zrobił zgodnie z tym, co myśmy uchwałę podjęli, a teraz mówi, że myśmy to podjęli.
wspomnę, już nie pomnę ulicy Maliewskiego, który nakręcił jakby sprawę, było tylko i wyłącznie zapytanie o ten. Natomiast, proszę Państwa, ulica Stróża Rybna, która jest niedaleko akurat w moim okręgu i zawsze była jednokierunkowa od wielu lat, między innymi dlatego, że 3 metry szerokości ma między budynkami jeden taki wąski prześwit i niektórzy wychodzą wprost na ulicę i przez ostatnich 10 czy 14 lat była zrobiony jeden kierunek po to, żeby to jest tak, dojście do przedszkola, do szkoły, do kościoła, już nie mówię do klubu sportowego i ludzie tam, matki z dziećmi chodzą, gdzieś muszą chodzić, spacerować. I nagle zrobili 2 kierunki, bez ulicy, bez chodnika. Nie, to jest, muszę powiedzieć, zrobili w tamte oparty tygodnie. I powiem szczerze, ja nie wiem dlaczego. Nie było konsultacji, nie było, proszę Państwa, rozpędzają się i teraz tak, ten co się rozpędza z góry, bo tam jest ostry zjazd na dół, tam jest problem, bo jak wyjeżdża do góry, teraz już tylko czekam, jak będzie z Gromadzkiej wprowadzili dwukierunkową pierwszeństwo. I tam najwyższy mężczyzn w miejscu wczoraj mierzyłem, proszę Państwa, ma 3 metry. Nie ma żadnych poboczy, bez dróg, budynku i siarada. Nie ma chodnika, nie ma nic i nie było konsultacji, opinii dzielnicy, proszę Państwa. Po prostu doznałem następny raz szoku. Jak poprosiłem, żeby w związku z tym, że więcej ludzi przechodzi Gromadzką, bo jest teraz przystanek tramwajowy, żeby na drugiej części Gromadzkiej wprowadzić zakaz zatrzymywania i postoju, bo ludzie nie mogą przejść chodnikiem, bo jest oko serwis Junkersa i jak robią, proszę Państwa, szkolenia, robią 2 razy w tygodniu, to ludzie po ulicy chodzą, jak nie chcę mówić co i tylko czekać, jak kogoś trafnie, to co zrobił Ziki? Nie prowadził tu zakaz zatrzymywania i postoju, tylko powiedział, że od tego są znaki, od tego są ogólne przepisy, żeby je stosować i zabrał na drugiej części od specjalu, kiedy był jedyny odcinek, że ludzie mogli przechodzić, zlikwidował następne znaki. Czyli dobrze nie dołożył wnioskowane, to zlikwidował następny zakaz zatrzymywania i postoju. Trzeci element to mamy... Proszę? Nie, to jest, ale to jest kwestia specyfiki tam. W związku z tym pozwoliłem, zadałem pytanie Sikitowi, czy dzielnica jest elementem samorządu, czy zarządca drogi sam dla siebie robi znaki, czy zarządza w imieniu prezydenta i rady miasta, a dzielnica jest elementem samorządu, która konsultuje, bo skoro w sprawach trudnych, jak trzeba ochronić czyjeś tam 4 litery, to się zwracają, żeby konsultować. Jak jest problem strefy, jak jest problem innych rzeczy, to tutaj jesteśmy potrzebni jako odpór między mieszkańcami, konsultacje, etc. A tak robi się samowolne, wręcz bym powiedział, jeszcze się napuszcza na radnych czy na radę, mówiąc, że idźcie do radnych i są pielgrzymki, pisma obraźliwe, etc. Będzie spotkanie niedługo z panem. Bo teraz, aha, chciałem Państwa poinformować, że pan dyrektor Safon został odwołany. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym. A jest za niego pełni obowiązki były zastępca dyrektora pan Kamski. Henryk zresztą. W związku z tym, ja Państwu dam to pismo, bo po prostu troszeczkę potem no, dosyć mocno napisałem, bo po prostu ktoś tak się nie da robić, bo to w tym idzie nie w tym kierunku. Pan Jacek, proszę bardzo. O, pani Jacek, bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam tylko pytanie do pana przewodniczącego, na podstawie czego podjęliście tą uchwałę, projekt tej uchwały, na jaki wniosek? Skoro tak, no wizji tylko w terenie, no ale sorry. To nie, właśnie... nie ma niczego. Podejmujemy, bo komisja co więcej. Na własne wniosek. Co? Ale można na własny. Na własny wniosek można. Aha, i my bierzemy pełną odpowiedzialność za to, że tam sobie. Ale weź tylko wniosek. No tak, tylko ja myślę, że wiem do czego skończy się, że zajdzie do Zikitu i powiedzą, że to rada dzielnicy to zrobiła, my chodząc tam, sprawy sami. Na tej kandy, przepraszam, że wejdę słowo. Proszę, ale to tak, będzie spotkanie z panem Kamskim, żebyście panowie... Ja skończyłam. Rozumiem, że... Przepraszam, że wchodzę, ale tak na szybko, żeby nie uciekła mieć. Pan Tadeusz z panem Krzysztofem... Bolesławem. Spisalibyście notatkę, że w tym i w tym odbyła się taką notatkę służbową, żeby był ślad, że państwo byliście tam na miejscu i w obecności, bo jakieś nazwisko na pewno trzeba by słyszeć. Pamiętacie, jest wyjściówka chyba, przecież jest wniosek, jest pismo Cyklitu w tej sprawie, bo z prośbą o wizję. Dobrze, ale proszę Państwa, dlatego to, co powiedziała Ania, jest jak najbardziej słuszne i taka notatka powinna być.
bo finał będzie taki, że jak się zrobi burza, a zrobi się burza. A zrobi się od razu. A zrobi się burza, bo ten temat był już przerabiany. I mimo, że były znaki, wycofano się z tych znaków, więc to, że inspektorzy przyszli, nie wiem z jakiego punktu widzenia, zadecydowali tak, to fajnie. Ale niech to będzie, żeby nie wyszła inicjatywa ze strony dzielnicy, tylko inicjatywa została zaproponowana przez inspektorów, a dzielnica w ramach tych ustaleń wnioskuje to, co zostało ustalone na szkółkach. Ale teraz ja mam inne pytanie, bo to jest może nie do końca dotyczy tego tematu, ale skoro ruszono w tym punkcie ruszono kwestię oznakowań i nie tylko tego znaku przy ulicy Przewóz, to nie będę już poruszał tematu we wnioskach, tylko w tym. Chciałem zapytać, czy do dzielnicy trafił już projekt organizacji ruchu związany ze strefą parkowania? Nie. Proszę Państwa, na stronach internetowych z GID-u od 25 listopada taki projekt wisi cały czas. Dlatego jestem zdziwiony, że ten projekt nie trafił do dzielnicy i że Tomek robi taką minę. Tomek robi to taką minę, tym bardziej, że wiem, że jest dość mocno zaangażowany w to wszystko. Proszę Państwa, proponuję, jeżeli nie trafił, to proponuję, żeby Państwo sobie popatrzyli na ten projekt organizacji ruchu. To jest projekt organizacji ruchu, proszę Państwa. Wszystkie znaki i wszystkie to, co jest proponowane od wprowadzenia strefy. Czyli wszystkie nowe znaki organizacji ruchu, także przemodelowanie całego tego obszaru, że będzie strefa. Więc weźcie Państwo sobie, wejdźcie na to, przeglądajcie. Ja powiem szczerze, ponieważ powiem tak. Ja tu jestem tylko i wyłącznie kierowcą, który tu dojeżdża. Mnie pewne rzeczy mniej lub bardziej będą dotyczyć. Pewne rozwiązania podobają mi się. Na przykład na to, że na przykład dopuszcza się możliwość parkowania w rynku podgórskim. Rozumiem, że do momentu tak naprawdę powstania nowego rynku podgórskiego po lewej stronie, jak jedziemy na przykład od Limanowskiego do Kościoła, za co do tej pory były mandaty. Ale widzę też zmiany, które są inne niż na przykład to, co mamy dzisiaj, a o co dzielnica walczyła, żeby było inaczej. Na przykład połączenie ulicy, przedłużenie ulicy Józefińskiej od ulicy Węgierskiej przy Szkole Muzycznej do Nadwiślańskiej. Widzę, że znowu jest wywalone dwukierunkowa. Jest teraz dwukierunkowa. No ale mówię, że jest wywalone dwukierunkowe i jest wprowadzone znowu inny kierunek. Z kontrapasem dla rowerów. No bo nie mieści się. Nie. To jest właśnie to, że jak się mieści kontrapas. No. Ale po co kontrapas, jak są dwa kierunki? Dlatego pytam się, czy projekt dotarł do dzielnicy. Proszę Państwa. Miejmy świadomość, że ten projekt, no mówię, no dziwię się, że nie dotarł do dzielnicy, tym bardziej, że Państwo tu rozmawialiście. Będziemy mieli kilka spotkań. No to jeszcze raz mówię, od 25 listopada wisi to na stronach internetowych z GID-u. Jest zakładka projekty do opiniowania. Wystarczy wejść, kliknąć, długo się otwiera. Jest tam, my jesteśmy chyba w czwartym obszarze, proszę sobie wejść. Wszystkie ulice, gdzie będzie wprowadzona strefa, są nowe organizacje ruchu. Ja mówię, ja nie jechałem każdej ulicy po kolei, ale każdy z Państwa, który tu mieszka, pewnie ma większe doświadczenie, co jest dzisiaj i co może być później. I mówię, my tutaj dywagujemy i rozmawiamy o jednym znaku, o jednej ulicy czasami, a tutaj naprawdę to jest rewolucja. Dobrze, żeby Państwo przepatrzyli to, bo za chwilę, proszę Państwa, weźmy pod uwagę tak. Dzisiaj mamy 10 grudzień. Nie wiem, czy my formalnie jako dzielnica w ogóle z GID-u dostaniemy to do zaopiniowania, czy nie? To będziemy wiedzieć. Mogę ja czy... Ale my tego, proszę Państwa, w takim układzie, my tego nie zaopiniujemy wcześniej niż w styczniu. I za chwilę się okaże, proszę Państwa, w lutym wchodzi strefa. Oni muszą w styczniu zacząć montować znaki. Ale mogę? Nie, nie było. Proszę Państwa, trochę mnie zaskoczyłeś. Ja może jestem w tym wieku, że nie chodzę po wszystkich stronach internetowych naszych jednostek miejskich, ani
może od czasu do czasu na MPO w związku ze śmieciami jak prowadzę. Natomiast po wszystkich ustaleniach, które ja przeprowadziłem, pani sobie było ich wiele. I między innymi z panem Krzysztofem Nowakiem, który jest szefem czy kierownikiem działu organizacyjnego. Ja się z nim wczoraj widziałem nic nie. I było ustalone dokładnie, że Rada Dzielnicy będzie uczestniczyła oczywiście w całym zaprogramowaniu, znaczy w opiniowaniu tego projektu komunikacyjnego pod strefę. Ale prawdą jest również to, że pan Krzysztof Nowak na 100%. A jeszcze raz, zajmuje się inwestacją Rudą. Państwa, wystarczy wejść na ten. Jest tam podwieszony. A to jeszcze Jacek nie wszedł, ja Ale Tomek, ja nie mam pretensji, że to nie wszedł, tylko ja ci mówię, że wisi od 25. Ja równocześnie na ostatniej sesji prosiłem i mówiłem, możecie państwo zobaczyć w tych wolnych wnioskach, prosiłem o to, żeby zarząd wystąpił do Zikidu, żebyśmy z nimi mogli porozmawiać, bo tak samo powiedziałem, że wiszą tam, ja też tą zakładkę niedawno odkryłem, powiem szczerze, że wiszą tam projekty przebudowy ulic, czy wjazdów, czy rozbudowy, czy modernizacji ulic na terenie naszej dzielnicy, o których my nie wiemy. I dawałem tutaj przykłady. Tej Wielickiej, ulicy Bagrowej, dwóch stacji, trzech stacji benzynowych, które będą budowane z wjazdami, które są ustalane na ciągu ulicy Lipskiej, bo na Lipskiej jest, koło Lidla jest stacja benzynowa, na Rybitwach jest stacja benzynowa i na Śliwiaka jest stacja benzynowa z zaproponowanymi rozwiązaniami układu drogowego. I mówiłem, że żebyśmy się spotkali, bo tak jak mówię, no... Ale to było przedmiotem ustaleń i to było nie będzie spotkanie... Ale dobrze, no właśnie, ale Tomek, ale... Nie, no w porządku, no to, no to dlatego mówię. Czy ja tak się pismo, czy ustalenie zostały w parku? Proszę państwa, ale żeby już... Tomek, no ale nie widzisz, co jest z tego. Moi drodzy... I dlatego dla mnie jest to szok. Moi drodzy, zmienił się, mam nadzieję, że zmiana dyrektora w Zikidzie zajmujący się organizacją ruchu wpłynie na korzyść jakby sprawy. Jutro mamy spotkanie z panem Kamskim, zobaczymy, który to pójdzie. Proszę państwa, wpłynął wniosek, czy jeszcze ktoś w sprawie tych 3 butony? Wpłynął wniosek o głosowanie imienne, stosowna liczba podpisów, głosujemy. Czy jest jakaś poprawka? Przepraszam. Nie. Nie. Pan Jacek Bernasz. Wstrzymuje się głos. Wstrzymuje się. Pani Wielkowska. Za. Za. Pani Czerwińska. Za. Za. Pani Jarema. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Kasprzyk. Nie. Pan Komiński. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Łaczyński. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Markiewicz. Za. Za. Pan Młynarz. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Nowak. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Orłowska. Pani Papier. Nieobecna. Pani Kaczyńska. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Radna. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Rybiał. Za. Za. Pani Siwek. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Sterski. Przepraszam, pani Smender. Za. Za. Pan Sterski. Za. Za. Włodarczyk. Za. Pan Rona. Za. Za. Pani Zygiel. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Czy dotarła pani Orłowska? Nie dotarła. Proszę państwa, liczymy. Za raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pani właśnie tak zwykle ciekawość, to dla się to głosowanie jest napisane. To może proszę państwa, wynik głosowania.
8 głosów za, 0 przeciw, 10 osób się wstrzymało, nie brało udziału 0. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę do punktu numer 8. Proszę Państwa,